No dobra, słuchajcie, patrzcie. Chodzi pierwszy program Polskiego Radia. Tutaj będzie mały przełączniczek zamontowany na wierzchu. Antenka do ustawienia. Tu mam zewnętrzną w tej chwili podłączoną i dlatego ona nie reaguje na... Chociaż trochę reaguje. No i teraz co? Zostało wykonanie. Tutaj mamy głośnik. Słuchajcie. Może tak, może poczekamy, aż skończę tę muzykę. Jeszcze będziemy coś tu zaraz dogramy. Zostało wykonanie tuby. Tuby takiej. Znaczy nie takiej akurat tuby. Troszeczkę to wzmacnia, ale. Tak to wygląda. No, ale ten. Ale to będzie bardziej ozdoba. No, troszeczkę może wzmocni, ale to nie dużo. I chcę to tubę wykonać. Słuchajcie, ja to przyciszę, bo to aż za bogato, a nie chcę muzyki za bardzo puszczać na YouTube. Mam nadzieję, że nie wytną. Musiałem wyłączyć praktycznie komputery, bo strasznie zakłócały. Wyłączyłem na początku tutaj zasilacze, a i tak były zakłócenia, nie? O. No właśnie. Nie wiem, czy tego mi nie wytnę. O. I będę dorabiał tubę. I może zrobię filmik, słuchajcie, z dorobienia tuby. Tubę będziemy dorabiać z takiej blaszki. Dziwne, nie? Z takiej miedzianej blaszki. Tu ona będzie tak fajnie tutaj wykręcona i będzie szła do góry. No i gdzieś będzie w tym miejscu. O tak o. W ten sposób. Potem współpracowała z Big Bandem Ryszarda Poznakowskiego. Była też solistką wojskową. Tylko że to nie jest akurat ta tuba. Ta jest tylko do testów. Na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu w 1976 roku zdecydowała się na karierę solową. Przebiegała z wielkimi sukcesami. Pięknie się stroi, słuchajcie, Rydyjko. Dwie lampeczki. Sukcesem jubilatki dzisiejszej, raz jeszcze wszystkiego najlepszego, było Grand Prix Festiwalu w Sopocie w 1984 roku za piosenkę. Oczywiście tutaj jest gniazdko na banana, nie? Także wystarczy kawał druta z 5 metry. Ewentualnie wieczorem to i wystarczy tylko ten patyk, ta antena. Dobra, może tak. Z antenką lepiej. O właśnie, jeszcze tutaj co mi zostało z takich mechanicznych rzeczy, to dorobić takie zawiaski. Tutaj. No i tuba. Dobra, pozdrawiam. To by było na tyle, słuchajcie. Kolejna część, że tak powiem, dzisiaj krótko, bo dzisiaj z ręki i z akumulatora, także pozdrawiam. Fajna piosenka.